Hej, hej, moi drodzy, witam was niedzielny z tej strony, a my jesteśmy w Lonely Outpost. Nadal. Proszę zobaczyć, co tam mamy do zrobienia. Questów niby nie mamy żadnych. Tak, widzę. Tu wszystko niby zrobiliśmy. Omniforge poszedł. Zobaczmy też, co tu jeszcze można zrobić z tego. Kolejny fabrykator. Omniforge, te lokerki. No nie wiem, powiem wam szczerze. Tutaj nie mamy w ogóle żadnych zielonych odpadów, green waste'u na razie, ale wiecie co, musimy chyba trochę mieć narobionych nie tyle cegiełek, ile metalowych metalu. Właśnie, mamy 11 teraz tych sztabek miedzi. Dobra, no to teraz wrzucimy cokolwiek to było. Cały czas boleję nad tym, że nie wiadomo, co tu jest, jak najadę. Nawet jak przyniosę, dopiero muszę ruszyć Iron Mine, albo to po jakimś czasie się pojawia. A nie, po jakimś czasie, przepraszam. Zwracam honor. Dobra, idziemy podlać nasze zielsko. Nie wiem, o co chodzi z tym znakami zapytania. Updated entry. Zakładam, że to już jest dobre do zebrania? Niekoniecznie. Chyba to jest nowe stadium rozwojowe i jak go jeszcze nie znamy, to za pierwszym razem po prostu jest jako nowość w naszym dzienniku. Dobra, spsikamy wszystko elegancko. Zobaczymy, co to w ogóle wyrośnie, nie? Jestem bardzo ciekaw. No dobra, mamy wszystko zlane całkiem nieźle. Zobaczymy tą pralkę. Ktoś z was napisał, że to wygląda jak pralka automatyczna i ewidentnie coś zdecydowanie w tym jest, że to wygląda jak pralka automatyczna. Dobra, wydaje mi się, że musimy sobie zwiedzić. Szkoda, że nie ma biegania. Że musimy zwiedzić sobie trochę wody zupełnie te nowe tereny. To właściwie niewiele po nich tu się poruszaliśmy. O właśnie, tu trochę żelaza. Też jak widzę, nadal nie ma informacji odnośnie tego, co zbieramy. A trochę szkoda. Wiecie co, ja to dołożę, może będę po prostu wtedy widział. Jeżeli coś nam się trafi, to jest duża szansa, że wtedy będę zauważył. Dobra, tam u góry coś było? Nie, bo już tam przeczesywaliśmy chyba ten zakątek. No, widzę, że tu jest coś do dmuchania, trochę miedzi. Okej, okay, nie za dużo, powiem wam, dostajemy w tych wykopaliskach, znaczy w tych odkrywkowych kopaniach bardziej. Ale to trochę miedzi będziemy mieli. Chyba. A, bo jej nie mam. Okej. Okay. Nie wyciągnę jej. Tutaj teraz będzie widać ją. Tak, tak. No to są złomy. Dobra, lecimy tu. Ja bym chciał tylko te ciekawsze zawartości, ale widzę, że tak nie zawsze się da. To nie przejdziemy inaczej, jak nie zniszczymy. Czyli od dołu mogliśmy przejść oczywiście, no. Dobra. Ciekawe, czy czerwone kryształy raczej się chyba nie dadzą ruszyć, bo one takie bardziej ozdobne są, aczkolwiek tu nam blokują drogę. Więc oprócz ozdoby też jakieś tworzą tu na odgradzanie, tak, nie możemy przejść. Dobra, mamy trochę tej fajniejszej rudy. Mamy też trochę zwykłej. Cały czas wkurza mnie to, że nie mogę się tu obrócić i mi zasłania się widok. To jest takie upierdliwe. A może można? Tylko ja nie ogarnąłem. Ale jakoś nie przypominam sobie, żeby na jakimś szkoleniu pokazywali, jak to zrobić. Koteł! Ty nie fisiuj. Ty kotełek nie fisiuj. No właśnie. Teraz jak ja mam tu podejść? Tam jeszcze jest w ogóle woda.
Nie mamy tu za wiele do zrobienia, powiem wam szczerze. Nie mogłem zejść tamtędy, dobra. Trzeba wrócić było do drogi i dopiero zejść. O, nowy teren chyba. Tak jest. Nowe zadanie. Survey Seaside Nexus. Proszę bardzo, czyli jakieś nadmorskie klimaty. Gdzie w ogóle jesteśmy? Tutaj? Czy chyba tu trafiliśmy, nie? No zobaczymy. Będą właśnie jakieś znaczki, to sobie pozbieramy. Wydmuchamy co trzeba. O, kolejne. Kolejna rzecz znaleziona. Koordynaty. Patrzę, jeszcze dwa mamy znaleźć. Zastanawiam się, jak duże to będzie. Czy starczy mi sił, żeby wrócić do domu? Do naszej bazy? Dobre pytanie. O kurczę, spore to. To jest nowy teren. Tak. Dobra, to nie wbijamy. O, nasionka jakichś takich nie mieliśmy chyba. Mamy też nowy ten, to tak, nie mieliśmy. Jeszcze zobaczę mapę, bo my chyba jednak tu byśmy potem szli. To są te wodospady, coś tam, falsy. I Nana Falls. To zaraz sobie zobaczymy. Tak. 2, 3, dobra, czyli to... O, jakaś nowa ta. I'm so tired. Dobra, już jest zmęczony. Niestety, tak, mam jakiś nowy materiał. Ja się zastanawiam, czy... Jedzenie chyba nam trochę podnosiło staty. Zaraz zobaczymy. Tak. Dobra. No, to nie narzekajmy. Damy radę jeszcze trochę. Szczególnie, że tak ze 4 tej nowej rudy ściągnę, bo nie wiem, ile potrzeba minimum, żeby coś z niej zrobić. Oczywiście tu jej nie widać, bo po co? Tu mamy jeszcze nowe. Interesujące. Zobaczcie, nie ma opcji, muszę wybrać to, a dopiero potem tamto. Dobra, trochę jeszcze stali. O, to jest ten Eldritch chyba, tylko tak go nie zauważyłem. A nie, coś nowego? Nie. To może to, boksyty. Dobra, zerknijmy, to jest tu. Patrzę, szukam tych znaczników. Ale szczerze mówiąc, to tak niewiele widzę. Nic nie znaleźliśmy. Czyli co, mamy jedzonko jeszcze? Dobra, wystarczy na chodzenie. Nie będę na razie nic tu zbierał. O! Nie, to jest żelazo chyba, nie? No to oczywiście też nie dojdę, muszę coś zniszczyć. Szukam. O, mamy kolejny koordynat, tylko bym sobie zmienił. Seaside 3, czyli musi być gdzieś tu na dole na pewno. Nazwijmy to na południowym wschodzie. To jest pewnie przejście do kolejnego terenu. A, może nie. No, myślałem, że to będzie przejście do kolejnego terenu, ale tak się nie zanosi. A, dobra. Mogę się dostać od razu? Nie. Dobra, to zostawiam na ten moment. Jestem ciekaw, co tu jeszcze jest. Też nie wejdziemy. Dmuchniem.
No i gdzie ten trzeci koordynat? Może tu przejście się jakieś szykuje nam. Jest trzeci koordynat chyba. Tak jest, czyli cały Seaside Nexus jest tutaj. Tu mamy... Tak się zastanawiam, muszę chyba wrócić. Nasze roślinki podlać. Tylko teraz czy ja tędy przejdę? No, to jest dobre pytanie. It's getting late, I should rest. Spoko, tylko musimy dotrzeć. Tutaj nie. To się szło gdzieś indziej, nie? Tak, bo to jest jakaś Inanna Falls, jakieś w ogóle nowe te. Czekajcie, spróbujemy to ugryźć. New entry, dobra, coś tam znaleźliśmy nowego. Ale co? Palasite, cokolwiek by to było, dobra. Tędy chyba nie przejdziemy jednak. Bo nie jestem pewien, czy tu jest połączenie. Wygląda na to, że raczej... A może jest? No dobra, zobaczymy. Zrobimy dzisiaj taką fajną eksplorację. Co prawda trochę po ciemku, ale wydaje mi się, że w miarę jasno jest. O, mamy kolejny ten znacznik, to sobie go zbierzemy. Wejdę? Wejdę. Jestem ciekaw, co to za cudowne... Za cudowna ruda. Żeby cztery sztuki chociaż ogarnąć. Mamy trzy. Gdzieś był. Nie chciałem przechodzić. Dobra. Pójdźmy na górę, już nocka jest. Ciekawe, czy padniemy. A, tu nie ma przejścia. Ciekawe, czy padniemy. Nie wiem, o której on nas odcina, bez względu na to, jak jesteśmy zmęczeni. No to może zbiorę chociaż jeszcze ten jeden egzemplarz rudy, nieznanej nam na razie, czy znanej, ale cholewcia wie, co ona robi. Dobra, i tędy chyba na górę czmychnę. Koordynat, czy ja tu gdzieś przejdę? Tu jest chyba przejście. Nerit Canyon, tak. Tu jest przejście, tylko musimy się... Dobra, Nerit Canyon. Aha, dobra, no tak, czyli wchodzimy tędy. Dobra, to jest... Naście prosi, nie? Dobra, wiesz, że teraz na żółto leci. Więc będzie bardzo szybko nam spadać. A co to jest tu? Koteł? To ty narobiłeś w ten? Co to jest? A, coś znaleźliśmy. A, no proszę, może jakiś ten archeologiczny z ciekawości. Tak, jakaś kamienina. Ancient fossil. No dobra. Czy archeologia też jest tutaj dostępna? Dobra, ale wracamy do siebie. Ciekawe, czy padnę. Czy dojdę. Farmstead, jesteśmy blisko, ale jest prawie trzecia w nocy. Nie wiem, czy to mnie nie... Szybciej, szybciej, szybciej. Chyba damy radę. No, okej. Zobaczymy. Szósty dzień. I'm so tired? No już nie, już jesteś wyspany. Jak młody... Tak. Koziołek, matołek, dobra. Co my tu wrzucimy? Z tego coś da się zrobić.
Bo mamy, widzicie, to jest Refo Enable, czyli coś z tego można zrobić. Ale bym wrzucił... co? Nie mamy aluminium, niech się robi. I co, polecimy? Nie, no najpierw zobaczymy nasze uprawy. Trzeba jedzenia zrobić, bo trochę mamy mało. Ale... kiedy będziecie dobre? Halo? Właśnie, kiedy będziecie dobre do zbioru? Bo nie wiem jak... na długo można odejść. Na 2 dni. Na 1. To są chokpoi, one za duże przecież nie rosną. No dobra, czy z kotełem coś możemy zamieszać? Kotem? Open chest, coś masz? Nie masz, ale możemy dać mu, żeby nosił. Dobra, gdyby zaszła taka potrzeba, pogadamy. Bip, 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 bip. Czyli nie bardzo sobie pogadaliśmy. Dobra, ale lecimy dokończyć. Chyba, że tu się szybciej coś zrobi. A, to się robi bardzo powoli. Zastanawiam się, czy druga maszyna taka nie byłaby złym pomysłem, przynajmniej na ten moment. Ale wiecie co, postawmy. Zobaczymy. W razie czego straciliśmy trochę surowców. Bo to gdzieś tu się robiło, nie? A kurczę, cały boksyt or wywaliłem. Może jeszcze zdążę. Ta maszyna nie jest zbyt szybka. A można jakoś to podzielić? Nie można. Bo ja nie potrafię pewnie z kontrolą nad shiftem, ale to nie ma znaczenia, bo zrobimy sobie drugi nasz wspaniały, proszę bardzo. Wytwarzać rudek. Czyli tu wrzucimy wszystko, dobra, a tylko jest pytanie teraz, czy wystarczy na to miejsca? Dobra, zrobimy tu, jest, tu chyba jest, chyba koteł, chodź się ruszymy. O, ale nie, 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 no tak krzywo, no dobra, nieważne. Możemy wrzucić za to, co my tu możemy wrzucić. Coś z tego się da zrobić? Nie. Zobaczcie. Nie mogę tego wrzucić do Omniforge'a. A tą mogę i się przetwarza. No dobra. Nie wiem jak z tym prądem, patrzę, czy gdzieś tutaj coś jest podane odnośnie ilości prądzików. No, o. Chyba jeszcze jeden możemy połączyć, nie? To tak wygląda, jakby to zajmowało tą jedną. Jak to dziwnie działa. No, albo ja czegoś nie rozumiem. No i teraz to się nie pojawia? Kurde, dziwaczne. Tak na szybko. Hola. Nie do końca jarzę. Wcześniej się pojawiało, teraz się nie pojawia. Dobra. Lecimy zrobić resztę tego terenu. Chociaż wiecie co, to sobie zdążymy. Ja bym zrobił taką szkatułkę. Może tutaj trzeba ruszyć w ten sposób zadanie, albo odwrotnie. Trzeba najpierw teren ogarnąć, ale dobra, zróbmy sobie chociaż jakąś, nie wiem, aluminium ignot, to będziemy mieli za chwilę. Na przykład jedną doniczkę. Patrzę 4, tu patrzę 2, ale też aluminium nie mamy. Silver crate. A, tutaj mogą nam zwierzaki
i dzikie zwierzaki i nasi ulubieńcy znaleźć sobie jako miejsce do spania. No dobra. Kraftniemy dla zabawy. To są wszystko dekoracyjne. No dobra, patrzę tutaj jeszcze. This one is yellow. To wszystko jest to samo, tylko jest zielone. No dobra, zobaczymy. Nie za wiele. I teraz jest pytanie, czy ja te rzeczy mogę sobie postawić tak, gdzie chcę. Teoretycznie nawet mogę. O, ciekawe, czy jakiś zwierzaczek się pokusi zrobić sobie z tego spanko. Mamy też doniczkę. Tak, koteł już tam wlazł. A to ciekawe. Bip, bip. Chyba zadowolony. A co ja mogę z tą doniczką zrobić? No, ogólnie nie za wiele. Mało tego, nad jej nie mogę zabrać. Dobra, weźmy trochę wody. Weźmy trochę wody. Skończyła się też w jednej pralce robota. Dobra, aluminium się udało. To dorzućmy, czy to się obrabia? Tak, to się obrabia. No dobra. Chociaż ten Eldritch Ore, to ja chyba wolę, żeby on był w wersji nieprzerobionej. A niech się zwykła stal ogarnie. No i dobra, zejdźmy tu na dół. A nie, ja tak nie... dobrze, Nered Canyon i dopiero z kanionu możemy zejść. Okej. Tak, tu jest to i idziemy tu w dół. Dojdziemy tędy i dojdziemy do tych falsów. Okej, a jak już jesteśmy, to mamy wyciąganie minerałów, nikomu jeszcze nie zaszkodziło. O, tu mamy też tego lepszą rudę, tę piątkę. To jest szóstka. Trochę żelaza. I jeszcze trochę. Dobra, coś tutaj mamy do wydmuchania. Nic niestety nie ma, idziemy dalej. Czyli idziemy sobie do tych falsów. Dobra, ściągniemy tej rudy, która się nie chce przetopić, ale być może nie chce się przetopić, bo mamy, nie, za słaby piec. Kto wie, też jest taka teoretyczna przynajmniej możliwość, nie? Się zastanawiam. Jak tu będzie zorganizowany ten rozwój dalej i postaci, i zabawy. No, bo gdzieś tam na jakichś filmikach, zapowiedziach wydać było, że kolejni osadnicy się mogą pojawić. Zresztą na koniec dnia mamy to zliczanie, nie? Że jeden tylko osadnik. Tu jest coś do wydmuchania. Znowu jakoś szybko się ciemno robi. Kolejna gwiazdka. O, jakieś metalowe gratki. Tak się zastanawiam, kurczę, czy to jest dobry pomysł z łażeniem, tak, i zwiedzaniem. Znaczy, zwiedzanie jeszcze nigdy nikomu nie zaszkodziło. Znaczy, zaszkodzić może, ale to w tym przypadku mamy jeszcze trochę jedzenia, więc teoretycznie są jeszcze jakieś inne miejsca, które można by tu ogarnąć. Ciekawe, co z tego da się zrobić, skoro nie jest to przetapialne, nie?
Ale jest do zrobienia jakiejś szkarłatnej soli. No, cokolwiek by to było. Dobra, mamy chyba trzeci koordynator. Tak. I mamy Inanna Falls. Jak pójdziemy na zachód, to się ogarniemy. Myślę, że tego Farmsteadu też powinniśmy tam pójść. Ja nie wiem, czy to od razu nie trzeba było tam zajrzeć. Małego przedmuchamy tutaj trochę. Ale ja tędy nie przejdę. A to jest tylko jedno przejście. Teraz jest pytanie. Czy ono jest gdzieś wyżej? Przepraszam. Tu, ale też nie widzę. Nie, ja jestem na jakimś takim wzgórzu, które gdzieś tu dochodziło i się skończyło. Znowu 21, znowu będziemy poważnie. Kurdeczka, on wyrzuca to. Poważnie głodni, nie? Jeszcze jeden hapsik. Dobra, spróbujemy przebić się do tej ostatniego terenu. A tu się nie przebijemy, bo mamy zagrożony. Czyli coś tu trzeba zrobić dalej, żeby pewnie nam się odblokował nowy kawałek terenu. Dobra, spróbujemy wracać. Tak jest. It's getting late, I should rest. Więc lecimy. Zaciął się. To będzie całkiem blisko już. Dobrze, tu przejście zrobili. No tak, by trzeba było całkowicie naokoło iść, to dopiero by była wycieczka, nie? Ciekawe, czy można zejść pod ten niby lód, czy tą taflę taką silikonową. To by było fajne. Dobra, co my tu mamy? Peridot. Dobra, wrzucam to tu. A co można z ziemi dostać? Jakbym tak nie całą. Wrzućmy połowę. Niech się robi. Tutaj mamy kolejne. No dobra, dorzucimy tutaj trochę miedzi. Proszę bardzo. I co? No i trzeba by było zdecydowanie iść się przespać, chyba że zobaczymy, co można zrobić. Ale ja to niewiele mogę, naprawdę powiem wam, zrobić. Zastanawiam się, co dalej. Tu nie popsuję. Teraz tak, zadań current nie mam żadnych. No tak naprawdę zostaje nam tylko i wyłącznie ta uprawa, nie? Tej biednych roślinek. One muszą zaliczyć cały dzień, cały cykl, żeby coś urosło. Więc idziemy spać, no nie ma wyjścia. I dzień 7, proszę bardzo. Zobaczymy, co nam udało się zrobić. Jeszcze robią z ziemi, raczej z miedzi, to wiadomo. Ale ziemia, co daje szkło? No dobra. Powiem wam, szkło jest całkiem niezłe. Pozwala tam, może nam będzie pozwalać coś pobudować, ale nie mam nic innego, nie mam innych zadań. Dobra, zerknijmy na nasze uprawy. Czyli standardowo trzeba cyknąć. To chyba nam już dojrzało. Tak, o właśnie. Nie, a jak to się, może to się tak robi? Nie. No to nie wiem, dobra, podlejemy to po prostu. Może jeszcze nie urosło. No, myślę, że gra dałaby nam jakieś informacje, że nam warzywka urosły. Brawo.
w ogóle się podlewa, a te takie kopczyki ziemi wokół upraw się nie podlewają. Fajnie to wygląda. Dobra. No i to by było chyba na tyle, moi drodzy, dzisiaj. Dajcie znać, jak tu pchnąć troszeczkę dalej fabułę. Czy muszę po prostu zebrać te rośliny i coś zjeść, ugotować, upichcić i dopiero wtedy dostaniemy jakby zwrot akcji? No nie wiem, zastanawiam się cały czas. Miedzik tutaj. No więc nic nie zrobimy, bo to się da przerobić. Ale ja nie chcę tego tracić, chociaż z drugiej strony, czekajcie, jaka jest najmniejsza opcja do przyjęcia? 2 bierze, a z jednego też. No to ja chcę zobaczyć, ile i co dobrego wyjdzie. O, już wyszło? In, out? Nie, jeszcze dziubię. No to chyba tylko pokazuje. A, tu jest poziom. Tutaj mamy rozwój, ja nie zauważyłem naszego wymyślenia. No to poczekajmy chwilę. Jaki materiał nam się stworzy? Mamy 3 kolejne nasionka, nowa popu, cokolwiek by to było. Mamy i... Tak, przetopiony ten eldritch, no. Jestem ciekaw, do czego to może później służyć. I dlaczego to jest na naszych akurat pola? No nie wiem. Co to jest? No. Father Refining, czyli jeszcze z tego coś można uzyskać. Dobra, czekajcie, to się robiło tak. Kultywowało się ziemię. Jak pamiętam. Mamy 3 nasionka. Potem się to sadziło. Chodźcie tu nasiona. Nie? Myk. 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 I podlewało towarzystwo. No i dobra, zobaczymy, co z tego urośnie, bo może coś, co już pamiętam, a jakoś mi nie weszło, nie wgryzło się pamięć. Także czekam na czekam na wasze komentarze odnośnie tego, co tu trzeba dalej robić, żeby pchnąć trochę fabułę, jeżeli wiecie oczywiście, nie? O, tu się coś zrobiło. Dobra, przecież mieliśmy tego eldritcha. To się nie da przetworzyć, jak widać. A czy to jeszcze się da? Też nie. Nie. Czyli to tylko podstawowe surowce ogarnia. Dobra, a co z tego mamy? Bo tu jeszcze tego, tym się nie bawiliśmy. Ale to już, moi drodzy, w kolejnym odcinku. A na razie to było wszystko. Hej, hej, trzymajcie się.